Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Dzisiaj stajemy ze świadomością spotkania się ze świadkami wiary. A mam tu na myśli tych bliskich nam i dalekich, znajomych i nieznajomych, ze wszystkich ludów i języków, wszystkich kolorów skóry, ze wszystkich zakątków ziemi, którzy już cieszą się wiecznym szczęściem w niebie, oglądając Boga twarzą w twarz. Przywołując ich wszystkich, chcę postawić przed nami świętych, którzy chodzili obok nas ulicami, jeździli z nami w pociągu, tramwaju czy marszutce. Posłuchaj zatem o świętych stojących kiedyś z nami w kolejce w sklepie, pracujących przy sąsiedniej maszynie w zakładzie pracy, czy może siedzących za biurkiem w urzędzie. Posłuchaj o świętych krzątających się wokół domu i grabiących jesienne liście, przygotowujących dobrą zupę, pochylających się nad płaczącym dzieckiem, czy kroczących po ulicy ze swoimi pociechami na ramionach. Świętych bawiących się w parku ze swoimi dziećmi i tych samotnie modlących się swoim cierpieniem w domu lub szpitalu. To nie byli ludzie z obrazów, to nie były zastygłe pozy z figur, to byli zwykli, a zarazem niezwykli ludzie. Dlaczego oni byli zwykli i niezwykli? Byli zwyczajni, ponieważ przyjęli dobro, wiarę, miłość i poświęcenie, które przecież jest tak bardzo charakteryzujące i wyróżniające nas, chrześcijan, we współczesnym świecie. Natomiast ich niezwyczajność polega na tym, że nie poszli za potrzebtem świata, dla którego dobro, wiara, miłość, poświęcenie, a nawet sam Bóg dzisiaj przestają mieć najwyższą wartość. To takich jak oni widział święty Jan i o nich napisał w Apokalipsie. Ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w szaty białe, a w ręku ich palmy. To właśnie ta wspólnota świętych jest dzisiaj chlubą i dumą Kościoła. To właśnie ci ludzie, kiedyś tacy jak my, dzisiaj stają przed nami jako wszyscy święci, czyli zbawieni poprzez dobre czyny swego życia. Na pozór niewiele różnili się od nas. Przeżywali podobne do nas, do naszych radości i wzloty, chorowali na podobne choroby, znosili podobne dolegliwości, narażeni byli na podobne pokusy.
niemal we wszystkim byli podobni do nas, a jednak czym się od nas różnili. Było coś w ich życiu, dzięki czemu tak mocno wpisali się w pamięć Kościoła, w naszą pamięć. Można zatem zapytać, czy robili jakieś nadzwyczajne, cudowne rzeczy? Tak. Żyli na co dzień wiarą. I to wystarczyło, aby zostać świętymi. Moi drogi, dywlaczyzna mohyly naszych bliskich, pomerłych, хочу сказати тобі і собі, що це саме тут є так багато святих, які є гордістю і славою церкви. Не треба їх оплакувати, але треба з їхнього святого життя брати приклад. Треба на їхній святості будувати нашу щоденність. До цього заохочував нас святий Йоанн Павло ІІ, який сказав в старому сонші такі слова. Брати і сестри, не бійтеся бути святими. Зробіть нове тисячоліття ерою святих людей. Світ потребує святих в родинах, школах, місцях праці, офісах, містах і селах. Всюди. Сьогоднішній світ потребує простої, звичайної святості християн, які щодня дають відповідь на безмежну Божу любов. Святість – це справа, це завдання для кожного з нас, не лише для монахинь та священників. Цей заклик звучить в кожній епосі, і в кожній епосі знаходяться люди, які його чують. В нашому часі цей заклик особливо міцний. Світ, людство щораз більше входить в тупий кут, і лише святі здатні це змінити, лише святі люди можуть принести світові якусь надію. Всі речі віддяльних і невіддяльних і вірного Пана Ісуса Христуса. Молімося за священників, які служать Божому винограднику. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cieszy Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś. Że w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym.
poznać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupicielem. Wieczny odpoczynek.